A łososia w sosie teriyaki pokażesz? Pokażę, tylko w prostszej wersji. Składniki w opisie, wbijamy zegary. Łososia ze skórą kroimy na mniejsze kawałki i doprawiamy solą i pieprzem z obu stron. Rozgrzany olej układamy od siebie skórą w dół, lekko dociskamy i chwilę przytrzymujemy. Smażymy po max 2 minuty na stronę, ściągamy z patelni i zmniejszamy moc. Teraz dodajemy jasny oraz ciemny sos sojowy, miód, sok z cytryny, opcjonalnie płatki chili i ścieramy imbir. Podgrzewamy na średnim ogniu, aż się zagotuje i redukujemy 2-3 minuty. Kiedy zgęstnieje, dodajemy czosnek, sezam i opcjonalnie olej sezamowy. Mieszamy minutę, zmniejszamy moc i układamy rybę. Polewamy i obracamy, żeby cała skąpała się w tej cudownej glazurze i gotowe. Układamy na puchaty ryż, odrobina sosu, sezam, kolendra i mamy wspaniałe danie gotowe w 15 minut. Zapisujcie przepis i działajcie. Piona!